Witam w drugiej części filmu z serii Jak zrobić kulki proteinowe domowym sposobem. W pierwszej części pokazałem Wam, jak zrobić miks bazowy. Jak ktoś oglądał pierwszą część, to pamięta. Teraz na podstawie tego będziemy mieszać wszystkie składniki po kolei. Najpierw zrobimy sobie bazę, czyli wszystkie te mączki podstawowe. W drugim etapie zrobimy sobie dodatki wszystkie. Pokażę co i jak, mam to wszystko przed sobą. Także bierzemy się za ważenie, później wymieszamy to, zobaczcie jak to wygląda, jaka frakcja. Bierzemy się za roboty. Na sam początek, wiadomo, mąka kukurydziana. Jak pamiętacie w poprzedniej części, tam jest wszystko na 100% zrobione, czyli na kilogram bazy, kilogram dodatków. Ja sobie to wszystko podwajam, bo chcę zrobić po prostu więcej kulek, czyli wszystko robię sobie na 2 kg kulek, na 2 kg bazy i 2 kg dodatków. Czyli jeśli mam 35% mąki kukurydzianej, czyli 350 gram, dam tej mąki 700 gram, czyli wszystko podwajam. Tak, żeby zrobić więcej kulek, bo tam 2 kg to mi się nie opłaca, czy 3 robić, bo już robię to, że robię sobie 6-7 kg kulek. Dlatego wszystko to będę podwajał. Wspomnę jeszcze, jakiej wagi używam, też fajny zakup na Allegro. Waga Adle, coś takiego. Od razu z taką fajną metalową miseczką. Ładnie dopasuje, wszystko tym ważę. Bardzo długo na jednych bateriach już mi chodzi chyba z pół. Nie, no od początku jedne baterie mam, cały czas mi ta waga chodzi, fajnie waży. Z Allegro za 30 chyba parę złotych, jak coś. Bardzo polecam, bardzo dobra waga, a zwłaszcza ta miseczka. Dobra, bierzemy się za ważenie. Zaczynamy od mąki kukurydzianej. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystko daje razy 2, czyli 700 gram mąki kukurydzianej. Następnie mąka sojowa tłusta, 10%, czyli 100 gram, damy tutaj 200 razy 2 oczywiście. Sojowa odtłuszczona 150 gram, czyli w naszym przypadku 300. Mąka sojowa odtłuszczona. Następnie serwatka. Serwatka, wiadomo, dużo lepsze jest mleko w proszku, ale też jest kilkukrotnie droższe. Serwatka jest bardzo tania. Przy kulkach proteinowych, wiadomo, słodkich, owocowych daje więcej, przy śmierdziuchach daje bardzo znikomą ilość, tam w okolicach 5%. Także mąka, serwatka. I ostatni z podstawowych składników, czyli mąka semolina. Semolina, inaczej mączka durum, bardzo dobrze wiąże ciasto. Tutaj w tym przypadku 15% dodajemy. Jak wspominałem w poprzednim filmie, robię mączki owocowe, daję więcej serwatki, więc dodamy tutaj też mąkę ryżową, która dociąży nam kuleczki. Mąka ryżowa, białutka, dosyć ciężka. I tak właśnie, zobaczcie, powstała nam baza. Tak wygląda baza. To przesypiemy do dużego wiadra i bierzemy się za składniki dodatkowe. Jeśli chodzi o składniki dodatkowe, wiadomo, zaczynamy od CLO. CLO tylko z Simura. Można stosować z tańszych firm, ale naprawdę to jest chyba najlepsza mączka, jeśli chodzi o CLO. I w tym przypadku tu jest 300 gram, damy 600. Oczywiście, jeśli robię kulki owocowe, daję zwykłe CLO. Jeśli robię kulki rybne, nie daję tego zwykłego,
tylko daje cel o spice. Jest dużo fajniejsze, bardziej aromatyczne i do podwanowania do różnych kulek jest perfekcyjne. Następnie Beardfoot. Beardfoot naprawdę fajny, zamawiam zawsze z fish fooda. Chociaż w przyszłym sezonie postaram się coś własnego stworzyć, bo to też no, mieszanka zwykłych ziaren zmielonych. Ale naprawdę jeśli chcecie zamawiać coś, jakoś Beardfooda z jakiejś innej firmy, polecam fish food. Naprawdę bardzo fajny, fajna frakcja jest. Dużo, dużo ziaren różnego rodzaju. Ja stosuję na chwilę obecną tylko fish fooda. 15% jako dodatek, z dodatków 15%, czyli razy 2, 300 gram. Następnie mączka z orzechów tygrysich. Również jeśli chcecie fajną mączkę, dobrej jakości, za fajne, niedrobne, duże pieniążki, polecam Skarbsica. Naprawdę bardzo dobra mączka. Troszeczkę taka grubsza frakcja, nie jest taka zmielona na mąkę, tylko taki ala delikatny Beardfoot, żebym powiedział, tak powiedział. Mamy go 10%, czyli 200 gram. Również mączkę z orzechów tygrysich też zawsze dodaję do wszystkich swoich zanęt nad wodą. Fajnie wtedy smugę robi w wodzie, taka mączka. Także 200 gram mączki z orzecha tygrysiego. Jednym z najważniejszych składników dodatków jest to mielona konopia, mączka z konopi. Też z Capsicu zamawiam. Naprawdę bardzo fajna, dobrze zmielona, tłuściutka. I tutaj też 10%, czyli 200 gram. Mączka z konopi, bardzo fajna. Do tego oczywiście mielony pelet. Pelet, jeśli robię kulki śmierdzące, daję Red Marine Halibut plus kryl z Massive Bitesa. Jeśli robię kulki owocowe, daję zieloną betainę. Też mielony pelet z Massive Bitesa. 15%, czyli 30 gram, 300 gram. A wiadomo, betaina bardzo pobudza ryby do żerowania, wzmaga apetyt. Tak to wygląda. Pelet, zielona betaina, mielony. Następny składnik, drożdże piwne. No drożdże piwne też podstawa w każdych moich kulek. Bardzo fajny aromat. Tu akurat daję 5%, zawsze daję do 7, do 8% daję. Tutaj w tym przypadku 5%, czyli 50 gram razy 2, czyli 100 gram drożdży piwnych. Tak to wygląda. Bardzo świetny aromat, no taki zapaszek fajny. Drożdże piwne dawałem tam w sezonie też, ale dużo mniej, bo w miarę drogo wychodzą. Znalazłem teraz firmę, która naprawdę mam 5 kg drożdży za parę groszy. Ale to już opowiem w ostatnim odcinku filmu, jak będziemy mówić o wszystkich produktach, gdzie kupuję, jak, dlaczego i po co. Dobra, nie przerywamy, jedziemy dalej. Biszkopcik. Biszkop 15%, czyli 300 gram. Fajny biszkopcik też za parę groszy. Tak to wygląda. Taki biszkopcik. Ale pięknie pachnie, taki słodziutki. No super. Fajnie komponował. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o składniki sypkie. Teraz to wszystko mieszam. Wyciągamy wiertarkę. Mieszadło, mieszamy. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko dodałem. CLO, Beardfoot, orzech tygrysi, konopia, pelet, drożdże piwne, biszkopt.
mączki LT, to nie, bo to nie są rybne kulki. Także wszystko ze sobą mierzamy teraz. I tu w tym wiadrze powinniśmy mieć teraz w tej chwili 4 kg bo już miksu, tak? Gotowego miksu, albo go teraz trzeba wymieszać. Dalej, jeśli chodzi o aminokwasy, podstawowym składnikiem, który daje zawsze do kurek proteinowych, jest betaina. Taką betainę stosuję mniej więcej 10 gram na 1 kg miksu. Mam tutaj 4 kg miksu, więc zastosuję tutaj 40 gram betainy, mniej więcej. Też mówią różne źródła, że betaina podczas gotowania, parowania się uratnia. Ja dając tutaj 40 gram do miksu bazowego, dodatkowo po uparowaniu kulek jeszcze delikatnie 10 gramami, 10 gram biorę więcej betainy i posypuję kulki z wierzchu. I on jeszcze jak są świeżutkie, wilgotne, wtedy je posypuję, ta betainka się ładnie wchłania i tak zostawiam już do wyschnięcia. I oczywiście to wszystko sypię do miksu bazowego. Kolejnym składnikiem, aminokwasem, który daje, to jest treonina. Też aminokwas, który pobudza karkę do trawienia, wspomaga trawienie i dużo różnych. Za dużo było opowiadać o tym. Trzeba oddzielny odcinek nagrać o samych tych aminokwasach. I również daje 10 gram na kilogram miksu. W tym przypadku dajemy 40 gram. I ostatni składnik, który też daje, jest to lizyna. Również to samo, pobudza, wspomaga i wszystko daje lepiej. I również 10 gram na kilogram miksu. Jeśli chodzi o aminokwasy, to tyle. Ja swoje kuleczki robię też na albuminie. Robię na jajkach i na albuminie. Mieszam jedno i drugie. Gdzie w moim przypadku ogólnie, jeśli robi się na albuminie, stosuje się jej od 3 do 5% na kilogram miksu. Maksymalnie może dać 10%, ale to już jest dla mnie przesada i wtedy już nawet za drogo kulki wychodzą. Bo albumina nie jest tania. Ja zazwyczaj stosuję się właśnie mniej więcej od 3 do 5%. Jeśli daję jajka, daję 3%. Jeśli nie daję jajek, daję 5% na kilogram miksu. W moim przypadku będą też jajka, więc dam 3%, czyli 30 gram na kilogram miksu. Mam tutaj 4 kg miksu, wiadomo, razy 3, 12, 120 gram albuminy na 4 kg miksu. Do tego dojdą jeszcze jaja, także to będzie fajnie i tak związane. A albuminka fajnie utwardza kulki też, wiąże, klei ciasto ogólnie. 3%, 120 gram. I tyle zastosuję w moim miksie. Tak wygląda albumina. Czyli 30 gram na kilogram miksu. Wiadomo, jak to w piekarnictwie, chleb bez soli byłby niesmaczny. Ja też do swoich ciast też dodaję sól. Mniej więcej około 50 gram, 10 gram, 15 na kilogram miksu. Tutaj zastosujemy, nie wiem, 15, 4 kg, 60 gram soli. O, przesadziłem. Niech będzie 70. Zwykła sól spożywcza. Także to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o składniki sypkie. Jeszcze to zaraz za chwilkę wymieszam. Zobaczycie efekt końcowy, jak wygląda już gotowy miks. Wiadomo, jeśli chodzi o kulki proteinowe, macie kulki jakieś czerwone, żółte i tak dalej. W każdych kulkach takich są barwniki. Też dodam taki barwnik sypki. Nie znam firmy, dostałem to od kolegi, ten barwnik to jest barwnik spożywczy, nie mam pojęcia jakie to jest firmy. Daję go 30 gram na 4 kg miksu i naprawdę kuleczki są tak czerwone, a problem w moim przypadku jest czerwony. Bo jeśli nie damy barwnika, nie ma opcji, żeby osiągnąć przy kulkach truskawkowych czerwony kolor, przy kulkach ananasowych żółty kolor, czy jakikolwiek przy innych smakach kolor. Zazwyczaj kulki wychodzą, owocowe wychodzą takie
szarawe, a kulki śmierdzące wychodzą takie brązowe, jeśli da się jeszcze hemoglobinę, to wtedy hemoglobina fajnie ściemnia całe kulki, wychodzą takie brązowe, przy kulkach rybnych oczywiście. Przy kulkach owocowych wychodzą kulki szare. Jakie by się nie zrobiło? Robiłem na suszonych truskawkach, na suszonych ananasach, na suszonych pomarańczach, zmielonych oczywiście, wszystko do mączek. Nigdy nie wyjdzie kolor taki jak sklepowy. Wszędzie są barwniki. Ja też ten barwnik zastosuję przy produkcji tych kulek, które akurat truskawkowych, zastosuję czerwony barwnik, żeby ładnie wyglądało dla oka. Jeśli się podobało, oczywiście łapkę w górę możecie zostawić pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, również umieszczajcie pod filmem, postaram się na wszystko odpowiedzieć. A my widzimy się w kolejnym filmie, kolejnej części, już trzeciej, o składnikach płynnych. Elo mordy.